Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Irańczyk w Polsce. Pozdrawiam was bardzo serdecznie z podlaskiego lasu. Właśnie jestem w Czeremsze i przyjechałem do przyjaciół odwiedzić, żeby trochę oddalić się od tej rzeczywistości, która kręciła się koło tego egzaminu, które pisałem wczoraj. Właśnie wczoraj napisałem wreszcie mój egzamin z polskiego na poziomie C1. Bardzo, bardzo, bardzo się stresowałem tym egzaminem, bardzo żyłem tym egzaminem i przygotowaniami się do tego egzaminu przez dłuższy czas. A wreszcie wczoraj nadszedł ten dzień, kiedy miałem się wykazać swoimi umiejętnościami językowymi. No i mam nadzieję, że się wykazałem. Nie wiem jak poszedł. Absolutnie nie mam pojęcia. Egzamin był szalenie trudny. I dało mi bardzo dużo tak do przemyślenia. W trakcie egzaminu nawet jak byłem, skłoniło mnie do przemyślenia nad tym, że w ogóle o co chodzi, dlaczego ja to robię, jakby dlaczego to tak bardzo nazwałem to, że to jest sprawą mojego honoru, żeby napisać ten egzamin, żeby podejść jeszcze raz do tego egzaminu, po pierwszy raz jak oblałem ten egzamin i poległem na jednej części tylko. No chociaż wiem, że nie można się dowartościowywać się akurat jakimś egzaminem i jakby powiedzieć, że wszystko zależy od tego oczywiście. No ale chodzi o to, że ja bardzo potrzebuję teraz takiego powodu, takiego dowodu bardziej, żeby potwierdzić sobie, że jednak jeszcze umiem, jednak jeszcze jestem i mam tę moc. Więc potrzebowałam bardzo jeszcze raz to zrobić i bardzo, bardzo liczę na to, że zdam ten egzamin, mimo tego, że mówię, był naprawdę trudny i to było duże, bardzo duże wyzwanie dla mnie jeszcze raz, żeby napisać ten egzamin. Przygotowałem się, odkąd rodzice tak naprawdę wyjechali, czyli od początku września usiadłem do tego pierwszy raz i zacząłem się przygotowywać do tego egzaminu. Może nie było to bardzo, bardzo takie codzienne albo to ostatni miesiąc to już codziennie nawet się przygotowywałem, no ale przed tym trochę od początku września to już zacząłem w ogóle zajmować się tym tematem, więc liczę na to, że zdam. Mówienie poszło bardzo dobrze jak zawsze, ale te inne części nie wiem, po prostu muszę czekać aż do lutego na wyniki. Wtedy będą wyniki i będę wiedział, czy zdałem, czy nie. No i będę mógł trochę lepiej się czuć wtedy może. No i te ostatnie kilka dni przed egzaminem były dniami bardzo, bardzo trudnymi emocjonalnie i psychicznie dla mnie, bo całe skupienie było na tym egzaminie. Miałem, nie wiem, bardzo łatwo się rozpłakiwałem i myślałem o tym, że jeśli nie zdam, co będzie, że to będzie bardzo trudne, że co będzie jako cała moja godność, która sam ze sobą ustaliłem, to może pójść gdzieś. Nie chcę tego, więc starałem się bardzo, starałem się dać wszystko z siebie na tym egzaminie. No ale tak, powtarzam, jakby nie chcę, jakby wiem o tym, że mam z tyłu głowy gdzieś jeszcze tą świadomość, że ten egzamin nie ma ustalić wszystko, jakby akurat tę godność, którą wymieniłem. To nie jest oczywiście związane z tym, tylko sam potrzebuję, nie wiem dlaczego, ale sam potrzebuję jakiegoś dowodu, żeby pokazać po prostu w takich momentach, kiedy ze strony, nie wiem, biurokratycznej, z różnych stron jestem, moja istota, mój byt w Polsce jest kwestionowana, to wtedy
mam taki dowód, miałbym taki dowód, żeby pokazać, że powiedzieć, że a, zobacz, jakby ja mówię lepiej po polsku niż ty. Ale no niestety jeszcze nie mam takiego certyfikatu. Więc ty jakby ten, który tam pracuje. Więc to byłoby takie fajne dla mnie. No ale na razie mówię, trzeba czekać do lutego na wyniki tego egzaminu. Tymczasem pokażę wam, jak pięknie wygląda tutaj ten piękny las, który jest w Ciaremsze, w miejscowości Ciaremcha. No i tak jak widzicie, jak pięknie wszystkie te istoty tutaj są w zgodzie ze sobą. Nikt ich bytu nie kwestionuje, nikt nie mówi, że to nie jest twoje miejsce i że powinieneś stąd już iść, że dlaczego taki jesteś, jaki jesteś, albo dlatego, dlaczego jakby twoje gałąże są krzywe. Nikt nie powie im, że mi się nie podoba, że twoje gałąże są krzywe. Nikt nie powie im, że nie podoba mi się, że coś takiego się pojawiło na twojej głowie, czy nikt nie będzie kwestionować po prostu ich bytu. I to jest tutaj mój główny problem, który myślę, że po prostu rośliny łatwiej mają niż my. Znacznie łatwiej, bo nikt nie kwestionuje ich bytu. No nie wiem. Tęsknota doskwiera. Chciałam bardzo z rodzicami pogadać przed egzaminem i z całe szczęście udało mi się. Zadzwoniłem w ostatniej chwili do mamy i obudziłem ją w nocy i powiedziałem, że jutro mam egzamin. No. Tak. Teraz zaczniemy wszystko powoli układać w życiu i będziemy dalej działać i pracować, wrócić do studia może za jakiś czas, ale przed tym ogarnąć sprawę z książką i być dumnym z tego, kim się jest. Czy z certyfikatem, czy bez certyfikatu. No ale z certyfikatem lepiej oczywiście. Wiecie. Więc tak ma wyglądać to wszystko. Planuję, bo wiem, że tutaj dźwięk i jakość nie są najlepsze. Więc planuję też kupić sobie komputer. Gdzie będę mógł, bo teraz nie mam już prywatnego komputera. Rodzice zabrali ze sobą naprawić w Iranie ten stary komputer, który miał od 15 lat. Więc planuję kupić sobie nowy komputer. No i mama będzie trzymała to dla siebie, tamten stary. I tak. No i jak będę miał komputer swój, to będę mógł też montować ładniej i prezentować się jak inni twórcy internetowi. Lepszą jakością, wykazać się lepszą jakością niż tylko nagrywać tak dla was. No że tak jest fajnie i miło. No i autentycznie po prostu, wiesz, bierzesz telefon, możesz, palce już zamarzają w tej zimie, ale jeszcze kolory prezentują ostatnie chwile tej złotej jesieni, którą staram się cieszyć i nawet chyba się udaje. No tak, pamiętam 2 lata temu pokazywałem się wam najpierw z Budapesztu i potem z Sardynii, tam gdzie pojechałem spotkać się z przyjaciółmi w listopadzie. No i całe szczęście. Dobrzy ludzie zawsze i cały czas są w moim życiu i nie jestem sam nigdzie, więc super jest. No, pozdrawiam was bardzo serdecznie, mam nadzieję, że
Nigdy nie będziecie się czuli, że ktoś, coś ma taką moc, żeby kwestionować wasze istnienie, wasz byt i wasz pobyt na przykład. I no i że zawsze będziecie mogli szczęśliwie iść do przodu i realizować swoje pomysły, być twórczymi ludźmi dla świata, być plusem i być, po prostu być i dać z siebie coś fajnego, co inni mogliby się wzbogacić tym, co dajecie. Więc zostawiam was z tymi słowami i z tymi życzeniami również. Bardzo wam dziękuję za wszystkie trzymane kciuki we wczorajszy dzień. Pisaliście do mnie bardzo dużo wiadomości, dużo maili. Jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Jestem niezmiernie wdzięczny, że jesteście w moim życiu. I to jest dla mnie bardzo, bardzo fajne i bardzo miłe, że mogę do was rozmawiać, mogę do was mówić. Mogę z wami rozmawiać, mogę do was mówić w ten sposób. I proszę, jeśli możecie, jeśli macie ochotę i czas i chęć, możecie trzymać te kciuki aż do lutego, bo wtedy będą dopiero wyniki, więc wtedy będę wiedział dokładnie, co z egzaminem. No i wtedy będę też ogłaszać oczywiście, czy jak poszło. Z wynikami dokładnymi, obiecuję wam, powiem. Dobra, kochani, to miłego dnia wam życzę i pozdrowienia z tego pięknego lasu, ze światu roślin. Pa, pa.